Twoje władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Po 2 latach pracy online postanowiliśmy troszeczkę oszczędniej podejść do tematu i zorganizować 4 dni, żeby zobaczyć, jak ten powrót będzie wyglądał. Niemniej zapraszamy, program dalej jest bardzo, myślę, cenny i obfity. Każdego dnia mamy do dyspozycji seminaria. Nie będę wymieniał żadnego tematu, bo tematy są bardzo szerokie. O godzinie 17 zapraszamy na spotkania ewangelizacyjne w 4 grupach wiekowych. Temat tych spotkań to spotkajmy się, analizujemy spotkania różnych ludzi z Jezusem i pokazujemy, jak te spotkania zmieniły ich życie. Nie, to hasło jest odpowiedzią na te głosy, które słyszeliśmy ze strony ludzi, że już bardzo tęsknią, że już by bardzo chcieli. Więc zapraszamy, spotkajmy się. Wow! Jestem zaskoczony, widząc was wszystkich, aż tylu. I bardzo się cieszę, że postanowiliście dzisiaj być tutaj z nami. W 70-letniej, ponad 70-letniej historii tygodnia nie było chyba takich lat jak te 2 ostatnie i chyba też niewiele takich jak ten, który jest w tym roku. Mimo że krótszy, bardzo się cieszę, że was widzę. Stęskniłem się za waszymi twarzami, stęskniłem się za wami, bo choć może wy oglądaliście nas przez ostatnie 2 lata, to my nie mieliśmy tej przyjemności. Dlatego bardzo się cieszę, widząc was dzisiaj. Myślę, że Pan Bóg w szczególny sposób na tym miejscu działał od wielu, wielu lat, ale z drugiej strony to są właśnie relacje i znajomości, które zawarto tutaj i które są kontynuowane od również wielu lat. Dziękujemy ci, że kiedy patrzymy na ten namiot, to mamy potwierdzenie tego, że jesteś Bogiem wiernym. I Panie, chcemy cię prosić, abyś ty był uwielbiony, wywyższony i w tym zgromadzeniu, i pod tym namiotem, i nie tylko w całej okolicy. Ale nie tylko w czasie tego tygodnia, który właśnie się rozpoczął, ale Panie, sprawi, żeby w naszym życiu Twoje imię było uwielbione. Każdego z tych 4 dni transmitujemy spotkanie ewangelizacyjne dla tak zwanych dorosłych, czyli duży namiot, ale oprócz tego będziemy transmitować poranny wykład w sobotę do południa i nabożeństwo w niedzielę. Oczywiście my jesteśmy bardzo otwarci i nasze zaproszenie nie ma żadnych granic, dlatego jeśli możecie, zapraszamy, bądźcie z nami od 7 do 10 lipca w Dzięgielonie.